bardzo serdecznie. Z tej strony przodek. Nie, żartuję, to nie jest Ancestor, to jest John Garrett. A to jest Darkest Dungeon. Zobaczcie, jakie to jest ciemne. Nie, tutaj nikogo nie ma, to nie jest aż tak ciemne. Gdzieś tutaj na pewno ktoś jest na leczeniu. W dodatku niedawno zdobyliśmy Kalibana, pamiętam w ostatnim odcinku. Nie wiem, który był i kiedy był, ale wiem, że był. Jestem może jeszcze trochę chory, jak nie będę kaszlał i nie wypluję swoich płuc i nie umrę na nagraniu, to będzie sukces. Uważam. Aha, on już dostał artefakty, pamiętam, że mu dawałem. Wszystko powinno się zgadzać. Z czego wy się leczycie? Z czego się na pewno leczycie? Dobra, ja wam nie będę przeszkadzał, wy się tam leczcie. My wyruszymy na Syrenę. W jakim ty dobrym jesteś miejscu? Ty jesteś dobry w każdym miejscu. Dobra, damy cię na sam koniec. I my potrzebowali na pewno tego kolegi. Tego koleżki. I być może... A ta koleżanka się sprawdzi. No, sprawdzi się. No to się chodźcie pobawić. Nie mogę tego sprzedać? O, mogę. Dałbym to, ale szkoda mi slotów, ja muszę zbierać pieniążki, wiecie jak to jest. Cash moneys. 12, 16, 20. Nie popełniam błędów, biorę łopaty, już nie krzyczcie, wiem, że jest medium, umiem czytać. Jednia po... Nie, bez pochodni. I tak mnie Shambler zaskoczy. I co? To jest cove. Bandaż. Jeden. My lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. Ojejku, to musiał być naprawdę smutny i przykry dla tego pana. Dobra, nagrywa się. Tak, tak, 4, 1, 2, 3. Dobra, wiem gdzie muszę iść. Ale postaramy się przecież przelultować to miejsce. Stalk these shadows, but yonder, glint of gold. Zawsze jest ten glint of gold i później podpuszcza ludzi i oni się stresują i... Jakieś fagoty. Dobry będzie na pewno suppressing fire. Bo jest całkiem impressive, nie powiecie, że nie. Guard czy inny syf? Nie, damage jak race. Ale słony, słone. Bleed na wszystkich. Szansa na stun. Nie wiem, weź wszystkich, zacznie krwa... Dobrze. Za zero, ale krwawienie no. A ty możesz trafić randomowy target albo quickscope'ować. Quickscope. No. Bo to jest niski level, więc się nie dziwię, że po prostu oni robią z tego sieczkę. Tylko, że jak ktoś ma dużą protę, to nieważne. Znaczy ważne, bo ma krwawienie. Ha! Destroy tham olal. Aj, moje oczy. Oczy mnie pieką. No co jest grane? Nie na nagraniu. No dobra, trudno. Aj, natnie się. Nie natnie się. Co jest grane? Coś mi w oko wleciało, a zacząłem nagrywać, dopiero czuję się jakbym naprawdę palił szlugi. Przez czas długi! Ha! Dobry żart? Nie, nie był dobry. Postaram się dziś nagrać jakieś dwa odcineczki, żebyście mieli na przykład na poniedziałek, czyli na dziś, kiedy nagrywam, i na wtorek. I się zobaczę później, czy w czasie coś dam radę dograć, czy nie. Był naprawdę skillowy. Dostaniemy jakiś syf? Ha, nie dostaniemy. Ale cały czas będziemy wpadać w pułapki. Pocieszające. Ej, dlaczego gaspnął? Nie gaspuj. Czekaj, on ma jakąś panikę, gaming? Dobra. Seaward Slash. Nie będzie krwawienia, bo to nie robi. Stress Wave, to robi stres. I 20 będzie. 1. Ale my się nie damy, odstresujemy się. No, 20. On ma 33 proty, nie zapominajmy. Nie trafiłem w tego, co chciałem, tak? Brawo ja.
Spokojnie. Wszystko da się nadrobić. Spokojnie. Myślisz, że proto mu pomoże? Że gard, że coś, że krwawienie? Zapomnieliście, że ja mam AOE. No dobra, oberwałem. I co z tego? O nie! Za zero! Ty potworze! A, kryt. Okej. To nic, to kryt. Dobra, rozumiem, że wy się zasłaniacie jak pedały. Jeden chroni drugiego, drugi trzeciego i coś tam coś. No to zobaczymy, jak się zasłonicie. A, bo wy macie jeszcze protę. No dobra. To tyle było tej waszej proty. Tu... A, dawaj, gryź go. Gryź gnoja, puszek! Będzie quickscope? No, narażcie to jeden na jeden. Do widzenia. Na granicy skilla wszystko. Ale w sumie... No dobra, idziemy od razu, co się będę bał. Nic mi chyba nie zrobi, syrenka. H2O wystarczy, kropla stresu. Dobra. Witam. The aquatic devils have remade the poor girl in their image. She is their queen and their slave. Dobra, damage wbijamy. Nie będę się bawił. Hmm. 15-25, 11-18. No to strzelaj. Strzelaj do ryby. O nie, o nie, o nie, o nie, oddaj go, fajne masz cycki, ale nie. Prawie mi go wciągnęłem w drugą stronę. Syrena działa w coś, nie w coś, tylko działa w taki sposób, że ma szansę przejąć jednego z twoich ziomeczków. I on przechodzi na jej stronę i możecie go zabić, możecie go jeszcze bardziej zestresować, bo on się nie kontroluje i nie chce tego robić. Ogólnie smutna rzecz. Ej, no pokazywanie palcem, naprawdę. No i też może was wpierdolić. I będziecie krwawić i to było ohydne i ja nie wiem. Więc trzeba szybko ją ukrócić, bo jak się jej dacie... No to papa! On chyba przejdzie. Wiedziałem. Ale ma debuffa. Dobrze. Chociaż nie dobrze. Czekaj, co nie jest random target, żeby nie zrobić mu krzywdy? To nie jest, więc... Dostałaś w bok, rybeczko. Rozumiem, że stres. Jakże by inaczej. Muszę strzelać, bo jeszcze się wrzucę w niego i gościa zadźgam. Aha, stres dodatkowy. Ej, no kurwa, bez takich. Trzeba się przebić, nie ma szans. No! Serio? Naprawdę? Ile? Cztery? Przecież on się zaraz zestresuje w chuj. Do widzenia. Kaliban, dawaj! Nadużywasz swojego psa, bijesz go pewnie po nocy. Nie chciałem tego robić, ale... No jeszcze mi go zestunuj, to będzie świetne. Postaraj się rozjaśnić sytuację. I rozwiąż problemy, Dismiss. Naprawdę świetna walka. Aha, czyli jesteś zjebany, rozumiem.
No kurwa, ale ty jesteś spierdolony. Mamy coś lepszego? Chuja w dupie. A, on pewnie ma wyjebany. Najlepszy quest na świecie. No dobra, next, poproszę. Chcę się dowiedzieć, co się stało z biednym Kalibanem. Ach, przynajmniej się nic niezłe... Nie stało złego, niezłego się stało. Przynajmniej teraz po prostu pójdzie, będzie się biczował, będzie chlał. Nie wiem, gdzie go wrzucę. No już teraz poznałem. Nie no, muszę cię... Najpierw stres, sorry. Ale on jest... naprawdę... A no tak! Mogłem go dać chociaż ten, na ten. A nie, bo jak jest nadużywający, to jeszcze by później dostał bana na ten. Jak się nazywa? Na burdel. Dobra, są tu jeszcze jakieś takie smutne te? Chyba nie ma. Na całe szczęście. Zobaczymy na jak długo. Ile mi tu brakuje? Za dużo. A tutaj mamy coś dobrego? Nic ciekawego. Naprawdę. Jest mi przykro. Kurczę, jest mi przykro. No ale dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jest mi przykro. Że wam się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki. Niestety ten odcinek trwał tylko 12 minut. No trudno, nic nie poradzę. Mógłbym zrobić kolejny, ale... Ale wolę najpierw wziąć, wydmuchać nos i się na chwilę jeszcze wziąć, napić wody czy coś, bo się źle czuję. A tak byście mieli przerwę w materiale, bo OBS nie ma pauzy. Także dziękuję i zapraszam. Bywajcie częściej na moim kanale.